Człowiek z marmuru to film w reżyserii Andrzeja Wajdy do scenariusza Aleksandra Ścibora-Rylskiego, który miał premierę 25 lutego 1977 roku. Jest to film legenda, pod względem wpływu jaki wywarł na polskie kino, prawdopodobnie najważniejszy film jaki powstał w czasach Polski Ludowej czy jednak da się oddzielić w nim wartość historyczną, artystycznej, jak spojrzymy na niego z dzisiejszej perspektywy, w czasach, w których narodowa martyrologia nie jest już tak popularna jak kiedyś. Film opowiada o młodej studentce szkoły filmowej Agnieszce, która pragnie zrobić dokument o sławnym w latach 50. przodowniku pracy Mateuszu Birkucie, murarzu rekordziście, który podczas jednej zmiany ułożył z kolegami 30 tysięcy cegieł. Przegląda oficjalne kroniki filmowe, w którym Birkut kreowany był na symbol planu sześcioletniego, ale dociera też do materiałów, które publiczność nigdy nie widziała. Chce wiedzieć, co się z nim stało i dlaczego popadł w niełaskę. Tyle, że sam pomysł kręcenia takiego filmu wywołuje u jej przełożonych strach przed powiedzeniem prawdy. Odnajduje posąg Birkuta ukryty głęboko w piwnicach Muzeum Narodowego, gdzie nikt oficjalnie nie ma wstępu. Dociera do kolejnych osób, które miały z nim styczność... Odsłaniając coraz bardziej dramatyczne fragmenty jego życiorysu, Agnieszka jest przedstawicielką nowego pokolenia. Chuda, nerwowa, nadekspresyjna, nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Ubrana jest jak mężczyzna i chce być traktowana jak mężczyzna. Gdy kolega z pracy, próbuje ją potraktować protekcjonalnie, bezceremonialnie kopie go w kostkę. Kłóci się z redaktorem telewizyjnym, który bez powodzenia próbuje ją utemperować. Na początku filmu wychodzi zdenerwowana z budynku telewizji i pokazuje w jego stronę gest, który później znany był jako gest Kozakiewicza, nie robi tego tylko w kierunku cynicznego redaktora. Dla ludzi oglądających ten film w 1977 roku, był to gest rzucony całej władzy ludowej, i ludzie nie mogli uwierzyć, że coś takiego można w kinie pokazać. Birgut był prostym, niewykształconym chłopem, który w 1950 roku trafił na największą budowę komunistycznej Polski w nowej hucie, naiwnie wierzącym w hasła, którymi go karmiono. Komunist dał mu szansę społecznego awansu, stał się rodzajem ówczesnego celebryty, był oklaskiwany, pisały o nim gazety, ożenił się z piękną gimnastyczką Hanką, a władza dobrotliwie obdarowała ich własnym mieszkaniem. Agnieszka dociera do reżysera burskiego, który robił film o Birkucie i poniekąd stworzył go jako postać w jakiejś mierze mitologiczną. Jego wspomnienia odzierają z romantycznej aury sławny murarski rekord. Ukazując od kuchni przygotowania, odsłaniają pokłady manipulacji i upodrowywania rzeczywistości, ale też pokazują coś więcej skłonność władzy do wykorzystywania ludzi do własnych propagandowych celów. Kolejnym człowiekiem, do którego dociera główna bohaterka, jest Michalak. Ubecki szpicer, który kręcił się za Birkutem, gdy wraz z kolegą Wincentem Witkiem jeździł po Polsce dając pokazy murarki. Podczas jednego z takich pokazów ktoś podaje mu rozgrzaną cegłę, co powoduje, że doznaje poważnego poparzenia dłoni. Flirt z ówczesną władzą prowadzi do konfliktu z ludźmi, którzy są tej władzy przeciwni, czego Birkut długo nie potrafi zrozumieć. To poparzenie nigdy się do końca nie goi i uniemożliwia mu pracę. Zaczyna być partyjnym działaczem walczącym o sprawy pracownicze, ale gdy pewnego dnia idzie załatwić sprawę na milicję ze swym przyjacielem, ten w tajemniczy sposób znika. W ten sposób po raz pierwszy styka się z komunistycznym aparatem represji, robi wszystko, by go uwolnić, jedzie do stolicy przekonany w jego niewinność, ale także w to, że jest kimś. W końcu jego podobizna widnieje na rynku nowej huty. Gdy nie udają mu się niczego wskurać, idzie na zebranie partyjne. Zagrzewa ludzi o pomoc dla Witka, ale uniemożliwiają mu przemawianie. Dopiero wtedy dociera do niego, że w obliczu władzy człowiek jest nikim, nawet sławny przodownik pracy. Eksmitują jego i jego żony z mieszkania, zaczyna pić. Rzuca cegłą w budynek milicji i daje się aresztować. Staje w charakterze świadka do procesu Witka, oskarżonego w sfingowany sposób o sabotaż. Zaczyna obciążać sam siebie i otwarcie występować przeciwko władzy. Teraz nie ma już złudzeń. Po przełomie roku 56, gdy skończył się w Polsce reżim stalinowski, obaj, jak wielu innych, zostają uwolnieni i zrehabilitowani. Birkut ma szansę na karierę w partii, ale po wyjściu z więzienia nie ma już ochoty na angażowanie się w politykę, nie zamierza już popierać władzy, nie wierzy w jej szczere intencje, w to, że odcięła się od błędów przeszłości żona, choć nigdy formalnie nie byli małżeństwem, ona wciąż nosi nazwisko Tomczyk, nie chce już z nim rozmawiać. W czasie jego uwięzienia zmuszono ją do tego, by otwarcie go potępiła. Mimo to Birkut odnajduje ją. Gotowy jest jej wybaczyć to, co zrobiła, bo rozumie, że nie miała innego wyjścia. Nie jest już naiwnym, niewykształconym chłopem. Poznał prawdę o tym, jak funkcjonuje ten system. Ale Hanka nie chce do niego wrócić. Wybiera dostatnie życie u boku bogatego przedsiębiorcy. Związek z Birkutem nie ma dla niej perspektyw, bo wie, że nigdy się on nie zmieni. Jego bezkompromisowość zawsze postawi go w opozycji do władzy. Film ukazuje, jak wszyscy zaangażowani w sprawę Birkuta świetnie na tym wyszli. Poza nim, reżyser Burski przestał robić buntownicze filmy i teraz jest wziętym filmowcem, nagradzanym na międzynarodowych festiwalach. Szpicel Michalak jest dyrektorem, Witek jest szefem huty Katowice, nawet Hanka mieszka w wielkiej willi w Zakopanem. Im wszystkim świetnie się powodzi, bo w jakimś momencie poszli na układy, w praktyce zdradzając samych siebie. Główny bohater do końca pozostaje uczciwy i to jest źródłem jego dramatu. Władza niszczy go właśnie za tę jego uczciwość, za to, że próbuje być wierny swym przyjacielowi. Birkut reprezentuje całe pokolenie oszukanych, którym system obiecał lepsze życie, którzy poświęcili się dla budowy systemu, który miał być sprawiedliwy, ale okazało się, że nie jest. Film skonstruowany jest niczym obywatel Kane. Z fragmentów wspomnień próbuje poskładać historię jednego człowieka, poruszając się od prawdy oficjalnej, czyli najbardziej powierzchownej, najbardziej zakłamanej, do tej najbardziej prywatnej, z tym, że jego celem nie jest odkrycie prawdy psychologicznej o bohaterze, ale prawdy o systemie politycznym, w którym działał. Wajda jako pierwszy w polskim kinie odsłonił zbrodnie i kłamstwa czasów stalinowskich. Nikt przed nim nie ośmiał się pokazać propagandy socjalistycznej jako steku fałszerstw i manipulacji, ale co ważniejsze sugerował, że władza, która rządziła krajem w latach 70. i ta, która robiła to w latach 50. to ta sama władza, która posługuje się w istocie tymi samymi metodami, że pod wieloma względami nic się nie zmieniło. O tym świadczy fakt, że ta dzisiejsza władza robi wszystko, by uniemożliwić Agnieszce zrobienie filmu o Birkucie. Choć jednocześnie okres, o którym opowiada, został przez nią oficjalnie potępiony jako czas błędów i wypaczeń. Ludzie władzy, tak jak kiedyś, wciąż lubią mówić o liczbach, o tysiącach ton wydobywanego węgla i wytworzonej stali, o osiągnięciach gospodarczych rosnącej w potęgę polski ludowej połowy lat 70. ale nikt nie lubi mówić o człowieku. Ten człowiek wciąż jest nieistotny, gubi się gdzieś. Nie bez powodu Agnieszka przez cały film bez powodzenia próbuje odnaleźć Birkuta. Dociera jedynie do jego syna, Maćka Tomczyka. Dowiaduje się od niego, że jego ojciec zginął. Przyprowadza chłopaka do budynku telewizji wywołując panikę. W tym momencie film nagle urywa się. Wajda nie mógł bowiem w 76 roku powiedzieć tego, co chciał powiedzieć, że Mateusz Birkut zginął w protestach robotniczych w 70 roku. Takie połączenie zbrodni stalinowskich ze zbrodniami, które wciąż popełniała władza ludowa, było niemożliwe. Scena ta znalazła się dopiero w kontynuacji filmu w człowieku z żelaza, który ukazał się na fali wydarzeń sierpniowych. I tak, pokazanie na ekranie tego, co Wajda tu pokazał, wymagał niezwykłej odwagi i było efektem długich lat zmagania się z systemem, który chciał mieć pewność, że filmowiec oskarży lata 50., ale nie podniesie ręki na obecnie rządzących. Wajda oszukał ich. Zachowując pozory, powiedział to, o czym wszyscy w Polsce doskonale wiedzieli. Nie sposób kwestionować znaczenia historycznego Człowieka z Marmuru. To film, który otworzył drzwi przed całym nurtem filmów mniej lub bardziej otwarcie krytykujących władzę, pokazujących, tak jak film Wajdy, że uczciwość, wierność ideałom w tym kraju się nie opłaca, że lepiej być świnią sprzedawczykiem. Później nurt ten określono mianem kina moralnego niepokoju. Człowiek z marmuru, gdy się pojawił, robił na widza kolosalne wrażenie. Po dziesięcioleciach kłamstw i przemilczeń, ktoś miał wreszcie czelność nazwać rzeczy po imieniu. Można się nawet zastanawiać, na ile pojawienie się tego filmu nie pomogło w tym, co stało się par lat później, gdy zachęceni tą otwartością ludzie stworzyli solidarność i fascynujące, że ta solidarność powstała akurat w stoczni gdańskiej, którą sam Wajda wybrał na miejsce pracy Macieja Tomczyka. Czy to zbieg okoliczności, a może to film pobudził wyobraźnię, skłonił ludzi do otwartego protestu, dał im siłę, by tak jak Birkut powiedzieć władzy nie. Dziś do filmu Wajdy można mieć podobne zarzuty co do omawianego już przeze mnie popiołu i diamentu, że z konieczności lawiruje pomiędzy półprawdami i musi posługiwać się aluzjami. Można mieć wątpliwości, czy historia lat 50. to istotnie historia Mateuszów, Birkutów, czy rzeczywiście byli tacy ludzie, Którzy bezmyślnie wierzyli w komunizm. Wajda odsłaniając prawdę o tamtych czasach, posługuje się jednocześnie być może niechcący mitem utrwalanym przez samych komunistów, pokazuje wypaczenia systemu, podczas gdy w istocie system ten od początku był budowany w opozycji do społeczeństwa. Większość ludzi nigdy nie dała mu się oszukać, kłamstwo było od początku zbyt grubymi nićmi szyte. Tak jak popiół i diament powiela iluzję, że młodzi ludzie mieli jakiś wybór, mogli przejść na drugą stronę i budować nową socjalistyczną rzeczywistość. Tyle, że gdyby Wajda posunął się choćby jeden krok do przodu, człowiek z marmuru by nie powstał, i kto wie, być może PRL nie upadłby w 1989 roku. Oglądając dziś ten film, wciąż wyczuwa się siłę, którą miał w sobie, tę zdolność do zmieniania rzeczywistości, bezkompromisowość, pomimo wszystkich ograniczeń cenzuralnych, które trzeba było ostrożnie ominąć. Na pewno duża w tym zasługa aktorów, Objawieniem aktorskim była zaledwie 24-letnia Krystyna Janda w roli Agnieszki, dla której był to absolutny debiut kinowy. Swe braki doświadczenia ekranowego nadrabiała jednak aktorskim instynktem, niezwykłą żywiołowością. Wajda pozwalał jej na wiele, chwilami może za dużo, ale ostateczny efekt można porównać tylko do pojawienia się cybulskiego w popiele i diamencie. W samych superlatywach można też mówić o występie Jerzego Radziwiłowicza w podwójnej roli Mateusza Birkuta i jego syna. 26-letni wówczas Radziwiłowicz, podobnie jak Janda, był wcześniej znany wyłącznie z ról teatralnych. Na ekranie potrafił idealnie oddać całą naturalność, szczerość, naiwność swego bohatera, ale też ukazać jego powolne dojrzewanie. A potem jeszcze wiarygodnie zagrać kogoś zupełnie odmiennego, jego stonowanego, wyciszonego wewnętrznie syna, który jakby zaczyna życie już ze świadomością tego, do czego doszedł jego ojciec pod koniec swojego. W tworzeniu mitów i prowadzeniu aktorów był Wajda prawdziwym czarodziejem, a w kategorii filmowego czarodziejstwa człowiek z marmuru wciąż zajmuje w jego dorobku jedno z najwyższych miejsc.